W liście do Galacjan opisana jest ta błędna nauka, która była głoszona w Galacji, a skupiała się ona na dwóch punktach: na zakonie, prawie, i na sukcesji apostolstwa. Więc podsumowując, dwiema zasadniczymi błędnymi naukami, w których pułapkę padały zbory w Galacji, były po pierwsze twierdzenie o konieczności przestrzegania zakonu, przestrzegania prawa jako warunku zbawienia oraz po drugie wprowadzenie wśród chrześcijan kontynuacji urzędu apostolskiego, to znaczy ustanowienie kleru, specjalnej kasty, specjalnej klasy duchowieństwa, która za sług pańskich uznawała jedynie swoich członków. W celu sprostowania głoszonej kłamliwej nauki, apostoł kategorycznie odrzuca każdą formę sukcesji apostolstwa, zaznaczając, że jego apostolstwo pochodzi bezpośrednio od samego Chrystusa Jezusa Pana. Jednocześnie Paweł ukazuje niedorzeczność połączenia zakonu prawa z Ewangelią jako środków współdziałających dla zbawienia. We wstępie apostoł streszcza te dwa zasadnicze tematy listu do Galacjan. Traktują one o autentyczności, o prawdziwości jego apostolstwa, o czym czytamy w wersetach 1 i 2 pierwszego rozdziału, oraz jego nauki, co widzimy w wersetach od 3 do 5. I jednoznacznie tutaj widać apostolstwo Pawła w tej wypowiedzi, w wersetach od 1 do 2. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów w Galacji. Na początku apostoł, jak widzimy, podkreśla, że jego apostolstwo jest nie od ludzi, nie od ludzi, czyli nie pochodzi od człowieka jako źródła, ani też nie przez człowieka, co oznacza, że nie otrzymał go za pośrednictwem ludzi. W przypadku apostoła Pawła, w przypadku apostolstwa Pawła nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że nie było ono kontynuacją urzędu któregoś z 12 apostołów, ani też nie było wynikiem ordynacji. Stwierdzenie, że apostolstwo Pawła nie było przez człowieka, uderza właściwie w cały system klerykalny. Nauczyciele, którzy należą do utworzonej przez ludzi klasy, kasty, klasy duchownych, może i chętnie zapewniają, że ich autorytet nie pochodzi od ludzi, jednak żaden z nich nie może powiedzieć, że nie został im on nadany przez człowieka. Paweł jednak otrzymał swój autorytet i wskazówki nie od Piotra lub któregokolwiek z 12 apostołów, lecz jedynie i bezpośrednio od zmartwychwstałego Chrystusa. Znaczenie listu do Galacjan jest tym większe, że Paweł jako współautorów, podaje wszystkich braci, którzy z nim byli. Pokazuje tym samym, że zbory w Galacji odchodziły nie tylko od głoszonej przez Pawła prawdy, ale porzucały również wiarę wspólną dla wszystkich braci. Bezsprzecznie jest to także przestrogą dla nas i powinno zmusić nas do zastanowienia się, zanim zaczniemy rozpowszechniać poglądy i nauki, które przeczą prawdzie głoszonej przez wszystkich
braci. I te wersety od 3 do 5 pokazują chrześcijańską naukę Pawła. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Jak widzimy, wykazawszy wiarygodność swojego apostolstwa, Paweł krótko, a zarazem treściwie, wymienia prawdy, których nauczał. I to jest oczywiste, że apostoł głosił wielkość i skuteczność dzieła Chrystusa. Tego, który wydał samego siebie za grzechy nasze. Powrót do zasad zakonu, do zasad prawa i jego przykazań stwarza pozór, że konieczne jest uzupełnienie dzieła Chrystusa i dodanie czegoś do niego, aby było skuteczne. Zawracanie do przepisów prawa wyraża w rzeczywistości przekonanie, że Chrystus, choć wprawdzie wydał samego siebie jako niewysłowiony dar, o czym czytamy w 2 Koryntian 9 rozdział 15 werset, nie jest jednak zdaniem tej fałszywej nauki wystarczający do naszego zbawienia. Jest to oczywiście bluźnierstwo, bo jest wystarczający do naszego zbawienia Chrystus, który wydał samego siebie jako niewysłowiony dar zbawienia. Także w tych wersetach widzimy, że gdy przyjmujemy wiarą dzieło Chrystusa, nie tylko otrzymujemy odpuszczenie naszych grzechów, ale zostajemy również uwolnieni od złego świata. Ci natomiast, którzy usiłują nas z powrotem podporządkować zakonowi, prawu, szukają tym samym uznania od strony cielesnej. To jest zapisane i potwierdzone w 6 rozdziale, 12 werset. Chcąc nas ponownie związać z tym światem. Także widzimy, że nauka apostoła w pełni odpowiadała woli Boga i naszego Ojca. Służyła przede wszystkim wielbieniu Boga na wieki wieków. Wprowadzanie wierzących z powrotem pod prawo było po prostu zmuszaniem do ulegania woli człowieka. Jak to czytamy, zmuszają was do obrzezania. A także było po prostu zmuszaniem do wywyższania człowieka, tak aby samo uwielbiać się od strony cielesnej, bo o tym czytamy 6 rozdział, 12 werset. Albo jak w 6:13 jest móc z ciała się samo uwielbić. W ten oto sposób apostoł przedstawia na początku listu osobę i dzieło Chrystusa, który zaspokaja nasze potrzeby, oddziela od świata, prowadząc nas zgodnie z wolą Bożą dla Jego wiecznej chwały. Niestety, kościelnojaństwo pod wieloma względami pogrążyło się w takiej samej błędnej nauce jak Galacjanie. Przyznając się zewnętrznie do Chrystusa, a w rzeczywistości przypisując największe znaczenie uczynkom. Tym samym wartość dzieła Pana Jezusa Chrystusa zostaje w takim przedstawieniu zdeprecjonowana, a człowiek działający samowolnie według pragnień swojej grzesznej natury pozostaje powiązany ze światem, dążąc nadaremnie do jego naprawy. W takim działaniu nie ma miejsca na wolę Boga i na Jego chwałę. To wola człowieka i jego prestiż są na pierwszym planie. Apostoł Paweł, opierając się na tych trzech wersetach, które tutaj przeczytaliśmy od 3 do 5 wersetu, przedstawia w pierwszych dwóch rozdziałach listu do Galacjan fakty dotyczące swojej własnej osoby,
Dowodzą one, że autorytet apostolstwa Pawła pochodzi od Boga i przewyższa każdy autorytet ludzki. Następnie w rozdziałach od 3 do 6 apostoł na nowo objaśnia swoją naukę, pokazując jej konsekwencje, skutki, w opozycji do zakonu, prawa. Na koniec apostoł Paweł ukazuje rezultaty, skutki podporządkowania się prawu dla tych, którzy chcą wypełniać jego przepisy.